Proszę Państwa, no właśnie, żeby mówić o tym bólu, bo musimy mieć świadomość, że chirurg operuje z dwóch powodów. Z powodu dysfunkcji albo bólu. I częstszym powodem jest ten drugi, czyli ból. Ale trzeba sobie teraz też powiedzieć, kiedy ten ból jest możliwy do pokonania przez leczenie operacyjne, bo to jest najistotniejsze w naszej decyzji, a przede wszystkim nie zaszkodzić pacjentowi, bo to jest drugi problem, który jest związany właśnie z chirurgią. Jak wiemy, układ mięśniowo-szkieletowy jest wyposażony w dwa rodzaje receptorów bólowych. Pierwsze z nich to są nocyceptory polimodalne, które reagują na bodźce mechaniczne, termiczne, chemiczne i to czujemy w naszym kolanie. A druga ważna grupa to są nocyceptory, które sobie śpią w warunkach fizjologicznych i tylko reagują na bodźce powiedzmy zapalne przede wszystkim, te grupy interleukin, których tutaj nie spamiętam i to jest z tymi interleukinami przeciwbólowymi, tak samo jak z tymi czynnikami wpływającymi na ból, to jest tak, by uczyć się rejestracji, numerów rejestracji samochodowych na parkingu, czyli samochodu, prawda? Nie ma to żadnego znaczenia w moim mózgu ortopedycznym. Także tylko chciałem Państwu pokazać, że takie są. Takie są. Natomiast na pewno musimy rozpoznać, czy ten ból jest nocyceptywny, czy jest neuropatyczny. Neuropatyczny, czyli jest to związane z jakimś bodźcem mechanicznym, czy jakimś, jak gdyby, jakąś dysfunkcją, która wywołuje ten ból. Natomiast nocyceptywny jest bardziej związany z procesami ogólnoustrojowymi, zapalnymi, które toczą się w rejonie na przykład stawu. Ale bardzo ważne jest to zrozumienie, że ten ból może też być związany z zaburzeniami hormonalno-neurologicznymi, zmęczeniem, dystrofią, upośledzoną sprawnością psychiczną i fizyczną tych pacjentów. I na przykład ktoś, kto się zasiedzi, że tak powiem, w życiu i potem zaczyna chcieć biegać, to te kolana go będą boleć, to będzie naturalne. Prawda? I trzeba też powiedzieć pacjentowi, że to nic się złego wcale nie dzieje. Natomiast w mojej takiej praktyce klinicznej to przede wszystkim ja sobie to klasyfikuję pacjentów na takie grupy związane z bólem. I pierwsza klasyfikacja jest taka, że pytam go, jak to boli, czy on jest zlokalizowany, rozlany, wędrujący. Jeśli pacjent mi potrafi palcem pokazać, że tu go boli, to określam, że to jest ból zlokalizowany. Jak mi całą rękę przykłada i mówi, no trochę tu, trochę tu, no to jest grupa rozlany. A wędrujący, no to jest taki, że pacjent za każdym razem, kiedy go widzimy w gabinecie, pokazuje ten ból gdzie indziej. Prawda? Czyli na pierwszej wizycie po jednej stronie kolana, a na drugiej po drugiej. No to już wiem, okej, okay, za niego się nie brać. Tak? To jest pierwsza taka. Drugie pytanie, czy jest związany z jakąś czynnością konkretną, z jakimś ruchem, wykonaniem ruchu i to nam, tutaj nam to naprowadza na to, że jest jakiś powód mechaniczny w tym kolenie. No bo kolejne pytanie, czy on występuje samoistnie czasami, czy się włącza samoistnie, czy też nie. To bardziej w kierunku nocyceptywnego bólu będzie przemawiało, czyli coś się dzieje ogólne, w łonie maziowej na przykład. I jakie jest natężenie bólu? Bo tu uwaga, jeżeli jest bardzo duże natężenie bólu, to znaczy, że nie mamy powodu mechanicznego. Silne, agresywne natężenie bólu zawsze jest w głowie, idzie z głowy, z napięcia emocjonalnego tych pacjentów i coś się dzieje na tej granicy receptorów, że one tak gwałtownie reagują, bo zwykle jakiś uraz czy choroba nie wywołuje gwałtownego bólu w stawie, no poza oczywiście złamaniem czy zerwaniem. Akurat więzadło krzyżowe nie boli, dlatego też tyle dyskusji, czy operować, czy nie, bo gdyby bolało, było prościej, prawda? Natomiast ważny jest też jeden aspekt, że pacjent na przykład przychodzi i sam już wie, dlaczego go boli. Bo on na przykład znalazł taki rezonans i tu jest takie coś białe i to białe go boli. Tak, on tu przychodzi, już ma gotową diagnozę, wydrukowany mu obrazek, ma białe takie i tu się dotyka, że tu go boli, gdzie to białe, co to jest. Ja mówię, to jest żyła, tak? Normalna żyła, która nie powinna boleć, no ale boli według niego. Także ten pacjent, który sam mówi, gdzie jest ból i już widzi, ma diagnozę, jest podejrzany, nie należy go, znaczy trzeba go ostrożnie kwalifikować do operacji. Tak. A drugi to jest pacjent, gdzie ból wędruje, prawda? Bo tutaj jest przykład akurat niekolanko staw skokowy, gdzie wiecie Państwo, gdzie jest blizna operacyjna, bo tam bolało, tam było uszkodzenie chrząstki, kiedyś panią zaoperowałem, ale potem przychodzi, że ją dalej boli, no to proszę narysować, gdzie panią boli. To mi narysowała, że tu ją boli. Czyli zupełnie poza miejscem operacji jest to w ogóle niezwiązane z tym wszystkim i prawdopodobnie ten ból powstaje gdzieś w głowie, a nie w miejscu, które moglibyśmy zoperować. Druga rzecz to lokalizacja bólu w korelacji z obrazem diagnostycznym. Jest to bardzo ważne, żebyśmy potrafili skorelować, czy to, co widzimy patologicznego. Tu na przykład są torbiele na krawędzi kości piszczelowej, dość rzadka sprawa, która jest mylona często
z uszkodzeniem łokotki, prawda? I pacjent gdzieś tam jest zakwalifikowany do uszkodzenia łokotki, bo gdzie tam łokotka go boli, ale jego boli dokładnie pół centymetra niżej niż łokotka. Jak się zrobi rezonans, dokładnie widać, co go boli. Nie ta łokotka, która jest w całkiem dobrym stanie, tylko te torbiole, które się tam tworzą, i to musi być cel naszej operacji, a nie łokotka, i to nam zmienia koncepcję. Także trzeba bardzo dokładnie szukać, gdzie boli i czy to boli, co, czy to jest korelacja z obrazem diagnostycznym i czym możemy to w ogóle zoperować, czy też się nie da. Bo na przykład możemy zoperować, jeśli chodzi o ból zapalny, to co mówiłem tutaj, zapalenie stawu kolanowego, nikt nie chce tego leczyć, reumatolog nie widzi reumatologicznej choroby, ortopeda nie widzi choroby ogustrej i trzeba zrobić synowektomię. To akurat jest typowe reumatoryjne zapalenie stawów, ale zobaczcie Państwo, że chirurgia ma swoje ograniczenia, gdyż ładna jest tutaj przód stawu kolanowego, jest bardzo ładny, jest wyczyszczona maziówka, ta zapalna, jest to synowektomia artroskopowa zrobiona, ale po roku ten pacjent przychodzi znowu z wysiękami. Dlaczego? Dlatego, że w tylnej części kolana, w tylnym zarodku się rozplenia maziówka zapalna, a tam jest takie miejsce, że nikt tam nie chce wchodzić, bo tam jest tętnica podkolanowa, parę nerwów, ograniczeń, i teraz ryzyko uszkodzenia tego jest no, dużo większe, prawda? Żeby to kolano odbarczyć od zapalnej maziówki, czy ja mam prawo moralne tak ryzykować, że ten pacjent będzie miał problem z tętnicą, bo mu przetnę jakąś gałązkę i tak dalej. No także są chłopaki w Polsce, którzy mają większe jaja za przeproszeniem niż ja i może by to zrobili, no a ja tutaj zawsze patrzę, żeby nie bolało bardziej, żeby nie uszkodzić bardziej tego kolana, i potem ten pacjent jednak, no nie wiadomo jak go wyleczyć. Natomiast idąc w drugą stronę, mamy pacjentów, którzy mają zdruzgotane kolano. Zobaczcie Państwo, to jest pacjent 62-letni tenisista, który ma no, zniszczony staw rzepkowo-udowy całkowicie, ma lateralizację toru rzepki i ma torbiel Bakera, która mu z tyłu przeszkadza, w związku z tym, że tam się toczy zapalenie, i teraz powinno się go coś z tym zrobić, zoperować go, prawda? Ale on nie chce, bo jego kolano nie boli, tylko mu ta torbiel przeszkadza, bo jak robi przysiad, to mu przeszkadza torbiel. Ja chcę, żebym tylko mu tą torbiel usunął, a nie kolano operował, bo jego kolano nie boli. On gra na tym, 3 razy dziennie tłucze. Także trzeba też pamiętać o tym, że nasz organizm ma możliwości adaptacyjne, samoobrony przed tym bólem, i nie wolno tego naruszyć. Bo jak ja mu teraz zrobię operację ratującą chrząstkę, to on nie wróci już do tenisa. Jego zacznie to kolano boleć. Rzeczywiście. Także tak trzeba na to patrzeć, żeby komuś nie zaszkodzić. Dlatego jak leczyć ból kolana w takiej praktyce prosto ortopedycznej, że tak powiem, to mamy takie trzy właściwie takie grupy. Ból, który jest związany z uchwytną patologią w obrazie diagnostycznym, leczymy przyczynę chirurgicznie bądź niechirurgicznie, bądź fizjoterapeutycznie, ale wiemy, gdzie jest cel. Natomiast ból o stałej lokalizacji bez powiązania z przyczyną, czyli w obrazie diagnostycznym jest coś innego, a ból jest inaczej, ale ciągle w tym miejscu występuje. Są to jakieś rzeczy, których do końca nie rozumiemy, że generuje się ból w tkankach miękkich. Nie wiem, są takie teorie, że jest zaburzenie odbierania bodźców bólowych, jest za dużo nocycepturów w jakichś miejscach. I takich pacjentów leczymy takimi terapiami jak igłoterapia, prosta taka, nakuwanie tego, żeby pobudzić procesy biologiczne. Możemy to wzmocnić właśnie przez te ortobiologię, PRP, prostaglandyny, czy też iniekcje sterydowe, ale to na końcu, bo to już zabija życie i możemy trochę uszkodzić na przykład ścięgno i tak dalej. Także te iniekcje sterydowe bym raczej sugerował, żeby na końcu odsunąć, jak to nie zadziałają te rzeczy, które są bezpieczne. Natomiast bardzo duża grupa pacjentów to są pacjenci z trzeciej półki. Ból o zmiennej lokalizacji bez powiązania z przyczyną uchwytą diagnostycznie. I ci pacjenci mają ten ból prawdopodobnie jakoś emocjonalnie związany. I ci pacjenci są przeze mnie kierowani do tak zwanej małej szkodliwości, czyli ziołolecznictwo, aktywna terapia psychostymulująca. Czyli fizykoterapia z dużym położeniem akcentu na psychostymulację, taką, żeby miał dużo zajęć, bardzo skomplikowanych, czy się wykonywał, i żeby miał 2-3 miesiące zadane, że musi tyle ćwiczyć i poszedł na kontrolę. I ci pacjenci zwykle dobrze reagują. Jak mówię, jak boli, proszę trochę lodu, wieczorem przyłożyć masaż lodem i tego. Natomiast gdybyśmy tych pacjentów zaczęli operować, to jest katastrofa. I chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że jak nie powiększać bólu kolana, bo to też jest ważne, szczególnie do chirurgicznego leczenia, że szczególnie do młodych ortopedów to mówię, że trzeba dobrze zaplanować leczenie i oprzeć ją na dokładnej diagnostyce funkcjonalnej i obrazowej. Trzeba poświęcić temu czas, porównać,
co boli, znaleźć tą przyczynę rzeczywiście, jeśli mówimy o operacyjnym leczeniu. To są takie kolokwializmy, ale jeszcze bardzo, bardzo dużo się, bardzo właśnie mam dużo takich pacjentów, że przychodzą do mnie, że był zaoperowany trzy razy, miał artroskopię, a co tam zrobiono? No nie wiem, miał artroskopię, a dalej go boli kolano. No bo te artroskopie niczego nie wnosiły, ktoś tam pogrzebał w tym kolanie, jeszcze bardziej go boli. Nie było oznaczonego celu, tylko celem była sama artroskopia, prawda? Katastrofa. W dobie rezonansu trzytestowego nie musimy robić diagnostycznej artroskopii. Chirurgia miniwazyjna. Staramy się tak zaplanować operację, żeby jak najmniej ciąć zdrowych tkanek. To jest kluczowe do szybkiego powrotu do funkcji. Jeśli to nie jest endoproteza, to wszystko staramy się robić jak najmniejszymi cięciami za asystą kamery artroskopowej i różnymi takimi rzeczami. Taka jest moja filozofia. I odroczenie chirurgii, jeżeli ból jest akceptowalny. To znaczy nie spieszymy się z tą decyzją. To mam jeszcze minutę. Jeszcze nie leżymy się z tą decyzją do operacji, dopóki pacjent nie będzie przekonany, że ten ból jest tak tego, że on się podda tej operacji. Bo jeśli on przychodzi i potem mówi, że go teraz bardziej boli niż przed operacją, no to jest nasza katastrofa, prawda? Bo to tak może być, że go bardziej boli. Więc proszę zobaczyć, że tutaj są takie sytuacje, że chrząstka jest w obrazie, to jest kolano, kłyki przyśrodkowy, ale pod chrząstką jest martwica kostna i ta martwica kostna boli, bo nie chrząstka boli, tylko martwica kostna. Więc jak zaczniemy tam grzebać, to ta kość sama wyłazi, wysypuje się z tego, mimo że chrząstka na przykład widzimy radiologicznie, że jest ok, wszystko artroskopowo jest dobrze. Także tu mamy taki przykład właśnie martwicy chrzęstno-kostnej, kłykcia udowego przyśrodkowego u pacjenta 68-letniego. I on ma całkiem dobre kolano, tylko ma taką jedną paskudną dziurę, która tutaj się rozszerza. No i to nasze leczenie polega na tym, że bawimy się artroskopowo, czy tam zmienić dość, żeby nie rozszerzać tego cięcia, nie powodować potem zwłóknienia torebki stawowej, bo to już jest, stawiamy to dla chirurgów, endoprotezoplastyków, którzy mają dobre warunki anatomiczne, nienaruszone do dostatecznego rozwiązania. No ale chciałem tu Państwu pokazać, że jest nadzieja też taka połączenia tej ortobiologii, czy mówił pan dr Kosowski, właśnie takiej chirurgicznej, bo jest chirurgiczna, nie chirurgiczna ta ortobiologia, że możemy nawet takich ludzi właśnie leczyć chirurgicznie, nie robiąc dużych strat. My tutaj przeszczepiamy wióra kostne, klej tkankowy i tak dalej. W końcu zalepiamy to matrycą. No i tak dalej, nie będę Państwa męczył. Na końcu jest taka czerwona matryca. Bo ta minuta już leci mi minuta do końca. Także tak to mniej więcej wygląda operacyjnie. A teraz, jeśli bym chciał przejść dalej, to jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ostatnio się coraz bardziej mówi o recyklingu, więc w ortopedii też występuje recykling. Okazuje się, że chrząstkę, które pozbieramy z uszkodzonych miejsc, ją potniemy na kawałki, wklejmy z powrotem, ona się bardzo dobrze wgaja. Nie musimy jakichś super matryc mieć kosmicznych, tylko dobrze pocięta chrząstka z tym kolagenem naturalnym wklejona, pokryta matrycą, daje nam super efekt i to jest ostatnia moda ortopedii, która jest bardzo obiecująca. Jeżeli chodzi o protokół rehabilitacyjny, to do fizjoterapeutów, to myśmy w naszym ośrodku nie robimy żadnych schematów, że tak powiem, co ma kto robić, ale jak są uszkodzenia chrzęstne na kłykciu, rozróżniamy, gdzie jest na kłykciu, na bloczku, na rzepce. Bior to są przeszczepy chrzęstno-kostne, chondral to są same chrzęstne. Mamy 9 grup, które oznaczamy u tego pacjenta. I pierwsza to jest unieruchomienie całkowite, potem jest mobilizacja z trakcją stawu, z rozciąganiem stawu, potem jest pasywna bez trakcji, okres pasywnej bez trakcji i aktywnej mobilizacji stawu. Potem oznaczamy częściowe obciążenie, 30-50%. I potem okres, kiedy pacjent wchodzi już na pełne obciążenie. I wreszcie ostatnia grupa to są aktywności typu bieganie, skakanie, pełny trening ciężarowy, schodzenie po schodach i pełna aktywność sportowa. I takim trybem, że tak powiem, komunikujemy się z naszymi fizjoterapeutami ortopedzi. Tutaj ustawiają granice, a reszta jest dowolna dla fizjoterapeuty, prawda? Żebyśmy się zrozumieli. Tutaj ważne jest o takich operacjach długie odciążanie. I tutaj jest to jest efekt tego pana, który macie Państwo tutaj tą torbię. I tu jest efekt po roku u niego. I on bez bólu, 69-letni, bez endoprotezy, akurat w tym przypadku może sobie funkcjonować. Także konkludując to wszystko, trzeba wziąć pod uwagę te trzy rzeczy. Jaki jest charakter bólu i co z tym dalej? Jaką taktykę
przyjąć tego leczenia. Takie są moje doświadczenia. Dziękuję bardzo za uwagę.